są za stworzenia? To potwory. Strasznie słodziachne. A gdy już się wreszcie przepoczwarzą, pożrą nas wszystkich na śniadanie. Jedna z takich zjadła mojego wuja Magnusa. Kości zwróciła w wielkim kłaczku. Słuchaj, dziewczyno, że nie ma mowy i już. Wiem, rozumiem wasz opór, ale ich matką jest Dominka II. Była moją kochaną kicią. A teraz porwały ją roboty Andriasa. Proszę was tylko, żebyście ich przypilnowali przez kilka godzin. Nie bądźcie tacy. Anna zrobiłaby dla was wszystko. Nie możecie choć raz zrobić czegoś dla niej? Zgoda, niech wam będzie, ale masz się pośpieszyć, moja droga. Tak, nie chcemy się zajmować tymi potworami dłużej niż to konieczne. Ja to w sumie jestem psiarą, więc... Sprężaj się! Bardzo dziękuję. Muszę ją tylko uwolnić z pilnie strzeżonej fortecy, więc wrócę niedługo. Nadal twierdzę, że to fatalny pomysł. A co jeśli na wolności nagle cię rozszarpie? Dominka II by mnie nie skrzywdziła. Wiem to i już. Czuję to w głębi serca. Niech będzie. No, idę z tobą. Dzięki, ziom, to bardzo miłe. Ktoś będzie musiał cię osłaniać, gdy twój plan zacznie się walić. Nie potrafisz mobilizować za grosz.